No, witam wszystkich serdecznie, tu mówię Holandia Greszki i dziś chciałem zaprezentować w sumie raczej przeciek, który dość świeżo wyszedł o tym czołgu obiekcie 279 z trochę innej konstrukcji, w podobnej sobie mogła powiedzieć porównując, bo 4 godziny jak Ebola, ale dość kadłub, takim nietypowym zmieszczeniu i kącie bardzo ostrym. Mówimy o tym, że można tonę lepszą, prędkość i etc. etc. I ogólnie kaliber mocniejszy, uszkodzenia by miały lepsze i wszystko inne. Teraz naprawdę powiedzieć, do czego na przykład używam innej gierki, żeby to wam łatwiej pokazać, a to jest proste. Moim zdaniem, w tym wypadku to jest Wotander. On na szczęście ma tą mechanikę tego czołgu. Ma wizualność, więc z tym jeszcze mówiąc, to jest najłatwiejsze pokazanie go i też i pokazać szczegóły jego, co i jak może jako wyglądać na World of Tanks. No, standard tutaj pokazuje w ogóle, nawet wiadomo, że wieża ma 250, tutaj ma, tutaj 250 ma, tutaj jest zmieszczone, 160 jest tutaj. 80 na 80. Nie patrzę na penetrację, bo penetracja jest w sumie jak w tej grze trochę wyższa niż powinna. Czyli znaczy, że mówimy, że na standardowy pocisk nie miał na przykład 260, 270 pet przebicia, na zwykle goldowy to na pewno hit, który miał mieć 340-350 zapewne, zakładając standardowo jak przy innych ruskich działach. Pancerzenie. Mówimy o pancerzeniu. W tej grze wersji trochę lekko przybliżę. Tutaj ten grubość to jest 4 mm. Zaraz. Grubość efektywna to trochę tak, trochę chciałem pokazać efektywność, ale widzę, że tak to będzie. Tutaj ma 4 mm, efektywne 7 i w punkcie tutaj jest 300, 320, 270, tutaj 241, 200. Analiza z osłony. Tak będzie lepiej. Przy 500 metrów. O nie. Dajmy 200 metrów. Albo nad 100 metrów dajmy. Przykładowo. O, tak będzie. I tutaj jest takie, że o 200, 160, 60, 150. Tutaj to nie jakiś słaby, czarny, popiarty punkt, to nie wiem. Tutaj 500, 500, 400, 90, 580, 600, 1000. Czyli znaczy, że tutaj te punkty są niemożliwe, bo to jest jakaś, nie wiem, taka konstrukcja, dobudówka mi się zajmuje, dlatego to nie liczy. Tutaj oczywiście tutaj nic nie dostajesz. Tutaj można tu przebić. Tutaj poliki ma 500 mm przy 250. 500, no. No,
No to mogę nawet wizualnie nawet pokazać nawet. Teraz tak. Mamy tu omówiony test częściowo też. Tyłkę nie będę wam pokazywał, bo wiadomo jak to będzie. To tak to chyba. Ja widzę. Wyłączę to. I tak teraz od góry. To tak powiem tak, to wygląda jak jajo totalne. Jajo, w ogóle takie jajko. I tak nagle jakby ktoś kuperek jajka nagle odciął. Ale w tym momencie powiem, że tak kawałek skrawki w ogóle tutaj w ogóle nie kwalifikuje się pod grubość pancerza. Czyli znaczy, że to jest taka. Ja nie wiem do końca jak to jest skonstruowane i jak byłoby w praktyce przy War of Tanks. Czy to by byłoby, nie wiem, jako pancerz warstwowy może, albo liczona tylko taka dobudówka, tylko że tak, żeby kosmetyczno-wizualnie tak wyglądało, czy to naprawdę będzie miał jakiś tam pancerz, który będzie umiał to dingnąć. Trudno byłoby to określić. Aktualnie to jest kaliber 130 mm. Czyli znaczy, że Ebola ma 122 mm i wali 440. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ten czołg zapewne będzie walił 550, bym mógłby walić. Zakładam. Ale szczerze mówiąc, ja tu powiem, że ten pojazd pewnie nie wejdzie do gry. To jest tylko plotki, ale warto było to pokazać. Wizualnie jakby to mogło plus minus wyglądać na naszej grze. Jakby mógł nawet wprowadzić to teoretycznie na spokojnie. Tylko pierwsze rzeczy, które tak. Jeśli chcą na 10 poziomie dać ten czołg, to muszą, nie, albo pod globalny włożyć, albo ewentualnie pod jakąś misję osobistą, ewentualnie tą koalicyjną, tą misję, tą drugą na Chimerę, na Excalibur i tak dalej. Żeby to się w ogóle nie mieszał. Bądź. Jest jeszcze ta trzecia opcja, co moim zdaniem jest dość ciekawsza i w sumie mogli to zrobić. Na te taki wyjątkowy czołg na niższym tierze mogli na co być. Na przykład 8. Najlepsze czołgi zawsze są na 10. Jakby ten trzeba tak pomyśleć, że a trochę zmniejszę pancerz, że nie wiem, o 50 mm zmniejszymy ten pancerz i potem takie mówimy o i tak będzie się nadawał w ogóle do 8. I to jest taki przykładowy daję rozdział i powiem tak. Kaliber ok, możemy powiedzieć, że będzie miał 130, ale za to na tak damy mu na przykład 210 przebicia na zwykłych pociskach na godzinę, nie wiem, 250. Będzie dał radę, nie będzie przesadzony i będzie coś robił. I działo 130 mm z uszkodzeniami 360. Z ładowaniem najprawdopodobniej tak wstępnie bym tak powiedział. To są tylko domysły. Na przykład ładowanie podaje, że na przykład nie wiem. Bez niczego 11,5 sekundy. Na przykład. No i to jest już taki, ma powiedzieć, kawałek już ma być historii, która powinna się toczyć dalej. I w sumie to na niezły pomysł, żeby to wprowadzić na nasze gry. W of Tanks, gdzie są mouse, ebole, chieftainy i
inne, wiele innych czołgów, które są albo przesadzone, albo nie domagają. Ten czołg na pewno byłby w kategorii przesadzonych, albo takich, którzy każdy, kto by to widział, nienawidziłby. Ale ja bym na przykład, ja bym projektował. Inna sprawa, że raczej nie mam takiej kompetencji, żeby takie rzeczy robić. Teoretycznie, bo nie mogę. Ale jakbym miał, to ja z tym nie bym zrobił tak. Nie, zrobiłbym tak. Miarę papierowy kadłub, ale nie za papierowy. Taki kadłub, że z określonej penetracji będzie było można przebić na zwykłym, jak zanadto z golda. Tylko haczyk jest taki, ja bym tak zaprojektowałbym go opancerzenie, że będzie łatwiej strzelać na zwykłych pociskach niż goldowych. Ale nasza szanowna firma zapewne by zrobiła tak, że dowalili mu średnio 400 mm pancerza zapewne. Potem by powiedzieli, że to jest przesada, to potem odjęli mu parę milimetrów mniej, potem nie będzie miał 400 mm. I potem takie, że takie ochy, achy, wywalcie to, po co to myślicie i tak dalej. Co za to jest? Jak weszło to, to też wszyscy tak mówili, narzekali, że to zwalić cały system, to jest za bardzo dobry czołg, prawda? Potem okazało się, że te misje są trochę za trudne, potem pojawili, pan teraz powiedzieli, potem uznali, że misje są za łatwe, to po coś tam postawi jakąś poprzeczkę i teraz to tak zostało, no. I po pewnym czasie, już pół roku, potem już za cicho, nic nie było. No to w sumie ludzie dadzą przyzwyczaić. A, jeszcze bym pewnie zapomniał. Opuszczenie działa zapewne będzie miał taki sam co na Eboli, albo podobny. Zakładając, że jeśli to wcie się, ale to ja wątpię, jeśli to oni zajmą to na 11 tierze, albo 15, jeśli to wejdzie. Ale to są tylko takie domysły, zapewne to są tylko plotki, bajeczki i takie zaciekawić graczy jak tych, którzy tylko gadają i oglądają. A w tym momencie się żegnamy. Miłej nocy, miłego ranka, miłego wieczoru. Na razie, kiedy to oglądacie. A ja muszę się niestety żegnać. Do następnego. Hej, hej.